Mostek na kanale drzewnym to jedyna droga, która pozwalała dotrzeć na działki przy 6. Dywizji Piechoty samochodem. Pozwalała, bo teraz takiej możliwości już nie ma. Grubo ponad rok temu zwrócili się do pani prezydent z prośbą działkowcy, wskazując, że mostek prowadzący na działki od strony 6. Dywizji Piechoty, od tego zjazdu vis-a-vis ulicy Świętego Wojciecha, jest w złym stanie technicznym. W tej chwili jest tam znak zakazujący wjazdu, no bo jest ta infrastruktura na tyle słaba, że pod ciężarem samochodu most mógłby się po prostu zawalić. I działkowcy zostali bez możliwości dojazdu do swoich działek. Okazało się, że mostek nie ma właściciela i dopiero w grudniu stało się nim miasto, które teraz ma przystąpić do projektowania. To plus sama przebudowa to proces, który może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Pani prezydent wysłała pod koniec zeszłego roku pismo do ministra obrony narodowej z prośbą o to, aby w tamtym miejscu uruchomić taką przeprawę pontonową, która umożliwi działkowcom przejeżdżanie na drugą stronę. Jednocześnie poprosiliśmy posła Hoca o wsparcie tej inicjatywy. Wiem, co to znaczy dla działkowiczów dostępność do swoich działek, jakie to dla nich jest bardzo istotne, więc napisałem od razu drugą e-mailową do pana ministra Błaszczaka. Jednocześnie dzisiaj wysyłam drogą pocztę, a jednocześnie też będę prawdopodobnie jutro już w Warszawie, a więc kontaktuję się też osobiście z Ministerstwem Obrony Narodowej. Taka tymczasowa przeprawa o długości 12 i szerokości 5 metrów mogłaby zabezpieczyć dojazd na działki. Tych jest w tej części rodzinnego ogrodu działkowego około 400. Wiem, że normalnie przyjeżdżają wojska, znaczy specjaliści z jednostek techniczno-remontowych, ale najczęściej wojsk inżynieryjnych i przeprowadzają najpierw taką inspekcję i taki ogląd techniczny, specjalistyczny i wtedy zapada decyzja, jaki rodzaj tej przyprawy zastępczej ma być wykonany. Z kolei z drugiej strony działek, tuż przy obwodnicy, ma powstać kładka. Ma ona służyć pieszym i rowerzystom. W tej chwili trwa jej projektowanie.